Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze słowo, którym się modlę, to łódź. Mogę powiedzieć, że odpłynąłem. Odpłynąłem w czasie tej modlitwy, ale nie do Łodzi, miasta w środkowej, centralnej Polsce, skądinąd dobrze nam znanego na pewno, ale odpłynąłem na Jezioro Galilejskie. Słuchajcie, to słowo przeniosło mnie w cudowny klimat Jeziora Galilejskiego i przypomniałem sobie sytuację, w której głosiłem słowo na Łodzi właśnie dla grupy naszej rekolekcyjnej, z którą byliśmy w Ziemi Świętej. I słuchajcie, kiedy skończyłem konferencję, ostatnią kartkę z rąk porwał mi wiatr. I ostatnia kartka Słowa Bożego, które głosiłem tam na Jeziorze Galilejskim, wylądowała na tym jeziorze i w tym jeziorze zatonęła. Powiem wam, tak mnie to wzruszyło, że nie umiałem powstrzymać łez, bo pomyślałem sobie, Boże, kiedyś w tym dokładnie miejscu głosił Słowo Boże Jezus. Właśnie w tym miejscu głosił i po 2000 lat ja mogę stanąć w tym samym miejscu, wygłosić tę samą Ewangelię i co więcej, jeszcze część tego Słowa Bożego fizycznie została w jeziorze Galilejskim. To pozostanie chyba jako wspomnienie w mojej głowie do końca życia, ale też chyba z jakąś ogromną wdzięcznością staję dzisiaj przed Panem z powodu tego, że daje mi ogromną radość zgłoszenia. Także na tej modlitwie jakoś odkryłem to, może na nowo, że wielką radość daje mi głoszenie Słowa Bożego, że wielką radość daje mi przygotowanie tego Słowa, że wielką radość daje mi stanięcie przed ludźmi, by głosić Ewangelię. To jest jeden z najcenniejszych, może po Eucharystii, darów, jaki mam w życiu. I za to Panu Bogu dzisiaj w kontekście tego Słowa dziękuję, a Was, kochani, omadlam, by to Słowo dzisiejsze jeszcze mocniej zakochało Was w sobie. I w tym niech nas błogosławił Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.